Jedziemy do naszego garażu. Wiesz, jaka to ulga, kurde, nie mieć tego paymentu już? No wiem. Jak wiecie, już jednego się pozbyliśmy. Ale został nam jeszcze jeden, ale ten no, nie jest tak tragicznie go płacić. I zobaczycie, co tam trzymamy. Przy okazji my też, bo po jedną rzecz musimy tam pojechać. Ale tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest jedna fajna rzecz, którą chciałabym wam pokazać. Tak wyglądają garaże, jak są klimatyzowane. Więc tutaj możecie sobie trzymać rzeczy, które są bardziej wartościowe. Albo nie chcecie, żeby po prostu się ogólnie zniszczyły, nie, Marek? Bo jednak, wiecie, no te upały są nas duże, wilgotność jest duża. A tutaj już to wam nie grozi. Więc my mamy taki garaż, zaraz zobaczycie, jaki on jest wielkości. Kiedyś wam go pokazywałam zresztą. O! I tak, no nie jest, nie ma takiej tragedii. Nie ma tak dużo. Nie ma tak wcale dużo. Nie. O. Nie, bo my wiesz co, chyba ostatnio tu w ogóle sprzątaliśmy. Tak. Ale to co chciałam wam pokazać, to jest to cacuszko. Mm. I to cacuszko. To są dwa cacuszka. Ile ty masz tych foteli? Jeden, nie? Jeden, niestety, bo drugi korniki zaczęły tak, korniki zaczęły zżerać, że... Że nie dałoby się go uratować, poza tym był bardzo mocno zniszczony. Mam nadzieję, że uda mi się go ten uratować, bo ten jest super. Zrobię wam przebitki, co to są za fotele. Ten też jest mega. A może tutaj jest gdzieś data w ogóle, zobacz. Jestem sama sobie w garażu. Ja chciałam wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jest 8 garażów po jednej stronie i 8 garażów po drugiej. Wszystko jest klimatyzowane. Od razu jak się tutaj wejdzie, to jest klimatyzacja. Więc no rzeczywiście tutaj te rzeczy można sobie trzymać, które nie chcecie, żeby wam popleśniały, zniszczyły się, więc tak to się przedstawia. No jak widzicie, tam dużo wcale nie mamy w tym naszym garażu, już coraz mniej tych rzeczy, ale te dwa fotele, jak się je jeszcze odnowi, to będą takie cacucha. Czadowe, nie? Ten, kto się tak mniej więcej interesuje, to już pewnie wie, o jakie chodzi. No dobra, to uciekamy z tego garażu, jak na razie. Widzicie? Są robione sufity właśnie, zaczęte są na tarasie. Marek im trochę przycina materiału, deski tu leżą, ale wiecie, oni bardzo wolno będą robić ten sufit, bo Marek chce jednak, żeby były jak najpełniejsze deski na tym suficie. Dobra, musimy wziąć lampy, nie? Tak, daj, ja sobie zjem, a ty sobie bierz lampy. Dobra, kochani, bierzemy teraz ten żyrandol. Nie wiem, czy pamiętacie te żyrandole. Jak ktoś nie widział vloga, jak kupowałam je w Lumpeksie, to tak, znalazłam je w Lumpeksie. I tak myśleliśmy na początku, bo mam tych żyrandoli dwa. One są bardzo duże, naprawdę. Może tutaj tak nie wyglądają, ale są gigantyczne. I one myśleliśmy, że może zawisną nad naszą wyspą, ale później stwierdziliśmy, że jednak one aż tak bardzo nam później stylem nie pasują i będą się trochę gryzły. I później właśnie stwierdziliśmy, że będą fajnie wyglądać na tarasie przy kominku. Zresztą zaraz to zobaczycie, gdzie one będą wisiały. No i pomyśleliśmy, że będziemy je na pewno troszeczkę przerabiać. Że kolor drewna będziemy robić podobny jak sufitu, więc pewnie będziemy je przemalowywać. Chyba że uda nam się, nie wiem, akurat będzie bardzo zbliżony kolor, więc zostawimy je tak, jakie są. Dobra, to bierzemy lampy i idziemy je przyłożyć. Zobaczycie zaraz, gdzie one zawisną. Już tak, słuchajcie, głośno, że nie wiem, czy mnie będzie w ogóle cokolwiek słychać. Ale właśnie próbujemy z Markiem spróbować zamontować jeden z żyrandoli, które mają tutaj dzisiaj. Żeby co? Na nie wyciąć teraz otwory, bo później już w suficie nie będzie tego jak zrobić.
Ja już gotowa, zaraz wychodzę. Moi drodzy, kolejny dzień. Nie wiem, czy się już na tym vlogu z Wami witałam. Jeśli nie, to hejka kochani. Jak się macie w tym pięknym dniu? Wiem, że u Was teraz też przepiękne dni się zrobiły. Cieplutko, prawie jak u mnie. Jeszcze tylko okulary, żebym Was lepiej widziała. I zaraz wyskakujemy. Dzisiaj mam bardzo intensywny dzień z tego względu, że oczywiście budowa jak to budowa. Dzień bez budowy to jest dzień stracony u nas teraz. Więc zaraz pojedziemy sobie na budowę. Zobaczycie, co tam się zadziało nowego. I słuchajcie, moi drodzy, ja, jak wiecie, od jakiegoś czasu piję sobie kolagen od Prima Biotic, co już widzieliście no, jakiś czas temu we vlogach. I no i słuchajcie, też pytaliście się, czy może będę miała jakiś nowy kod, czy w ogóle coś wiem o jakichś promocjach. Więc tak, dzisiaj przychodzę do Was właśnie z promocją. Tutaj macie w opakowaniu, słuchajcie, 30, tak, dobrze mówię, 30 takich mini shotów. I promocja jest, że jeżeli kupicie właśnie dwa opakowania takie, to zyskujecie 100 zł. Minus 100 zł i jeszcze z moim kodem minus 10%. Więc promocja jest bardzo fajna, bardzo się opłaca. No i nie muszę Wam już tutaj chyba mówić, że suplementacja jest bardzo ważna. I jeżeli chcecie na wiosnę, na fajną pogodę, na właśnie ujędrnienie skóry, na zdrowie skóry, ale i nie tylko na zdrowie skóry, ale też i słuchajcie, na zapuszczenie włosów. Ja słuchajcie, ostro zapuszczam włosy. Zobaczcie, jakie ja mam, jak mi szybko rosną włosy. Ja dopiero co miałam takie krótkie. Ja mam je teraz też mocno skręcone, więc gdybym ich dzisiaj nie pokręciła, to byście widzieli, jak już mi mocno urosły włosy. Zresztą tu z tyłu w ogóle widać, jakie ja mam już odrośnięte włosy, ale jak wiecie, niedawno też Wam mówiłam, że chcę zapuszczać włosy. No i właśnie kolagen od Prima Biotic bardzo Wam w tym pomoże, bo on wzmacnia nam włosy, wzmacnia nam skórę, kości, stawy, jak i również nasze ząbki dla pięknego uśmiechu. On zawiera też bardzo dużo witamin, m.in. witaminę C, która właśnie pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który właśnie wspomaga nam nasze chrząstki, kości, no totalne zdrowie. A właśnie biotyna, która jest tutaj zawarta, to co Wam wspomniałam, bardzo pomaga właśnie na super mocne włosy czy paznokcie. No i witamina D, która bardzo dobrze pomaga w prawidłowym rozwoju naszych mięśni, no i też świetnie wpływa na nasze zęby. Słuchajcie, ja takiego szycika rano, po południu, po prostu raz dziennie trzeba sobie wypić. Wasze zdrówko. Fajny taki, ja uwielbiam ten smak. Bo on jest zarazem słodziutki, a też taki kwaskawy właśnie owoców. Bardzo dobry. Bardzo dobry, taki naprawdę bardzo smaczny. Samo zdrowie, warto się suplementować. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale ja właśnie od dłuższego czasu, odkąd się tak właśnie regularnie zaczęłam suplementować, przestałam chorować. Nie mam właśnie takich problemów ze zdrowiem. A kiedyś, kurczę, czy było ciepło, czy... Zresztą wiecie, no ja mieszkam na Florydzie, no to kurczę, cały czas jest ta pogoda fajna. To ja byłam a to chora, a to przeziębiona, a to coś tam, a to osłabiona. A teraz zobaczcie, ile ja mam powera. Przez to, że jeżdżę też bardzo dużo mamy teraz na głowie, to cały czas jest ta energia, jest ta siła do działania właśnie dzięki suplementacji, więc ja Was zachęcam serdecznie do suplementowania. Też ktoś zauważył, że Mareczek też dobrze wygląda, więc moi drodzy, Marek też razem ze mną pije też właśnie kolagen. No i fajnie, że mogłam z Wami się podzielić tym nowym kodem, nową promocją, bo dawno już u mnie tego na kanale nie było, no ale dzisiaj korzystajcie, pamiętajcie, wszystkie linki zostawiam Wam na dole w opisie pod tym filmem. No i moi drodzy, później jedziemy, bo dzisiaj jest akurat dzień otwarty,
w szkole, w nowej szkole u Kacperka, bo Kacper teraz idzie już do takiej szkoły. Zaczyna kindergarten w przyszłym roku, więc już zaczyna taką prawdziwą szkołę. I też się nas właśnie pytaliście, gdzie dzieciaki będą chodzić do szkoły, czy będą kontynuować te szkoły, które są tutaj blisko starego domu, czy będą właśnie gdzieś chodzić blisko nowego domu, jak to będzie wyglądać. Więc dzisiaj mogę Wam na to pytanie odpowiedzieć, bo kiedy kupiliśmy działkę właśnie na nowy dom, tak się ucieszyliśmy z tego powodu, że mamy tak blisko szkoły koło nowego domu. Jeszcze tak blisko szkoły nie mieliśmy. Zarówno i Kacpra szkołę, i zarówno Wiktorii szkołę, więc to jest super. No i moi drodzy, właśnie dzisiaj mamy akurat dzień otwarty. Coś tam Wam niecoś pokażę, ale więcej o szkole i w ogóle więcej o tej początkowej edukacji opowiem Wam w oddzielnym vlogu na Dekretka 2, więc też Was zapraszam na mój drugi kanał, taki bardziej macierzyński, właśnie na temat dzieciaków, w ogóle takiego, wiecie, szkolnictwa amerykańskiego i w ogóle jak się jest rodzicem tutaj w Stanach, więc odsyłam Was na tamten kanał. Tam się pojawi taki właśnie bardziej rozbudowany na ten temat vlog, a dzisiaj na pewno zobaczycie, jak to tam wygląda. Kacper jest bardzo podekscytowany nowej szkoły, mam nadzieję, że mu się spodoba i że będzie miło i przyjemnie mu tam. Jedziemy już na budowę. No, ale chciałam Wam pokazać fajną rzecz, bo właśnie odebrałam od Kacpra ze szkoły strój, który Kacper ma na graduację, czyli na zakończenie jakby kolejnego etapu edukacji, czyli zakończenie tak jakby przedszkola. Kacper tak to chodził, wiecie, do daycare, bo w Stanach nie ma czegoś takiego jak takie typowe przedszkole państwowe, tylko jest właśnie takie daycare i później dopiero takim obowiązkowym już. Kolejną rzeczą taką obowiązkową, którą Kacper musi skończyć, to jest VPK. No i to jest takie właśnie przygotowanie do szkoły. Można powiedzieć, że to jest właśnie taka pierwsza jakby klasa przedszkola. Później jest właśnie kindergarten, do którego Kacper idzie w przyszłym roku szkolnym i to już jest jakby taka zerówka i później już idzie do pierwszej klasy, tak? Jest first grade, second grade i tak dalej. No i właśnie odebrałam strój dla niego na to zakończenie. Będzie odbierał, prawda, dyplom, że ukończył to VPK. No i tutaj zobaczcie, pokażę Wam, bo nie chcę jeszcze tak w domu to rozpakuję. To ma taki normalnie fajny dzyndzelek i tutaj ma, jak widzicie, rok ukończenia szkoły i, prawda, tą całą taką czapeczkę i całą taką togę, więc fajne, bo Wiktoria nie miała czegoś takiego w swojej szkole, miała tylko tą czapeczkę, a Kacper dostał normalnie cały, kurczę, strój, więc to jest super sprawa. Koszt takiego stroju to $50. Dużo, niedużo, ale my się po prostu już nie możemy, nie to jest tutaj najważniejsze, my się już nie możemy tego po prostu doczekać, żeby go w tym stroju zobaczyć, zrobić mu zdjęcia. No bardzo, bardzo fajne to jest. Ja pamiętam, jak oglądałam różne takie amerykańskie seriale i właśnie dzieciaki, najczęściej oczywiście te seriale, które ja oglądałam, to były dzieciaki z high school, nie? I oni właśnie też te całe togi, te całe czapki mieli i nosili. Za tamtych czasów, kiedy ja kończyłam szkołę, to czegoś takiego w Polsce nie było. Wiem, że teraz w niektórych prywatnych przedszkolach, szkołach jest coś takiego, nawet na niektórych studiach już się to pojawia, więc teraz, no to wiecie, to trochę inaczej, ale pamiętam, że ja bardzo marzyłam o takich, no takim czymś, no strasznie mi się to po prostu podobało, nie? Że oprócz takiego zwykłego jakiegoś ładnego stroju, no to też jest taki naprawdę mocno galowy taki strój, że widać, że on ukończy tą szkołę. No nic, słuchajcie, ja jadę na budowę, kolejny dzień i właśnie kolejne etapy i z tego, co mi Marek wczoraj mówił, co tam się dzieje, no to już powstają podłogi w łazienkach, zaczyna być wszystko przygotowywane pod naszą główną łazienkę, pod główną podłogę. W ogóle dzisiaj chyba ma przyjść podłoga,
Tak, dzisiaj ma przyjść podłoga na nasz główny dom. Nie wiem, czy Wam ją pokażę dzisiaj, czy akurat jak ja będę w tych godzinach na budowie, to ta podłoga przyjedzie, ale wiem, że ma dzisiaj przyjść. Jeżeli będzie, to Wam pokażę, jak ona wygląda. No, więc idziemy, zobaczymy, co tam się zadziało. Przyjechał już materiał na listwy przy drzwiach. Widzicie? Dobra, a my idziemy. Dzisiaj, słuchajcie, tutaj cicho jak w kościele. Nie ma nikogo. Przerwa na budowie. Mała. Pokażę Wam najpierw. Tu specjalnie taki jest, słuchajcie, zasłonięty, żeby nie wchodził. Pokażę Wam dzieciaków łazienkę. Tak się przedstawia. I powiem Wam, że znowu kamera nie oddaje koloru, bo tu jest bardzo wybielona, mimo tego, że ja mogę to troszeczkę sobie przyciemnić. O, teraz może trochę widać. Się śmiałyśmy z moją mamą, że tak jakby woda była wylana na tych kaflach, albo właśnie jakby to był taki... Wiecie, jak czasami jest lato, jest jezioro i jezioro jest takie czyściutkie z piachem i takie promienie słońca na to padają. To takie fajne refleksy się robią na tym piasku. Bardzo podobne to jest. No a tutaj macie właśnie prysznic z tą mozaiką. W ogóle bardzo dużo z Was mi pisało wiadomości prywatne, gdzie kupić właśnie tą mozaikę. Bo bardzo Wam się ona spodobała. Tak się przedstawia, a tak się przedstawiają płyty. No jak widzicie, panowie dopiero zaczęli, więc jeszcze do skończenia, jeszcze trochę. Ta-dam! Prawie cały już sufit jest gotowy. Marku, przypomnij, co my tam mamy na suficie? Cyprys. Cyprys. Dlaczego? Bo to drzewo bardzo dobrze się zachowuje właśnie w takich klimatach jak nasz. Tak. Że ono nie rozsycha się, nie... Bo u nas są duże zmiany temperatur i wilgoć i ten, także ono jest stabilne. Czyli po prostu nie rozchodzi się, nic się z nim nie dzieje, tak? Mhm. Mhm. A powiedz mi, jakie ty masz plany a propos tego sufitu? Bo Marek jest naszym specem od sufitów i to on tutaj będzie je planował. No, najpierw go trzeba skończyć. No, ale to już niewielka tam później, część jak została. Jak będzie skończony, to on będzie pobejcowany i będzie clear coat położony na niego, żeby wyciągnąć z niego, bo on jest w tej chwili, on też nie jest, nie wygląda brzydko, ale jest bardzo taki nieregularny. A jak się go wyszlifuje i go się zabejcuje, to on się stanie jednolity, bardziej uniformalny taki. A jaki kolor? Tego nie wiedzą jeszcze najstarsi górale? Fioletowy. Nie wiem, jeszcze wiesz, no będziemy musieli zobaczyć, który będzie lepiej robił, nie? Ja Wam tutaj wrzucę taką przybitkę zdjęcia, które sufit Marka ekipa robiła. Ale on jest tam wyjątkowo ciemny, ten sufit, nie? Tak. To jest taki podobny, jak my mamy podbitki w naszym, tym pierwszym domu, jak widzieliście tego vloga właśnie z House Touru, to Wam tam pokazywałam. A tutaj coś planujemy takie pomiędzy naturalnością, ale troszeczkę ciemniejsze, nie? Takie, no tak, no, mam zdjęcie też to, jedno. Nie to, żeby on był bardzo, bardzo ciemny, ale żeby był, prawda, w brąz wpadający, nie? Tak, tak, tak. Bo chyba jakbyśmy teraz zrobili tylko, wiesz, ten przezroczysty, to on taki by się żółty, taki żółty by się zrobił, nie? No on będzie, no taki będzie... Nie będzie on brzydki, ale nie będzie też taki, kurde, wow. Nie będzie, a Marek chce wow. Nie będzie, no, wiesz, no. Tereska. Nie będzie miał tej dramaturgii w sobie, o to mi chodzi. No tak nam się po prostu podoba i tak chcemy zrobić. Jeśli chodzi o kominek. A kominek będzie czarny, taki sam jak kolumny są. Tak. Tak, wrzucę Wam zdjęcie. Też właśnie się... Zastanawialiśmy nad tym, nie? Tak. O, tu nawet są. Zobaczcie te płytki. Jeszcze jedna została. No. Tak, bo ja na początku tak Markowi wspomniałam, że
mówię, kurczę, fajnie by to wyglądało, no bo mamy z przodu ten, ale Marek chciał coś innego na początku i tak się zastanawialiśmy nad ale różnymi... później my chyba na jakieś, właśnie zobaczyliśmy na jakimś zdjęciu, że to jednak fajnie wygląda. Tak, i nawet jak żeśmy z Rubinem rozmawiali, to Rubin też powiedział, że mu się bardzo te płytki z przodu podobają, że naprawdę tutaj będzie fajnie to wyglądać. Słyszycie taki dźwięk, takie pipczenie? Co to się dzieje, Marku, u nas? To jest pan z Departamentu Zdrowia. Sorry, mam sałatka mi weszło. To jest pan z Departamentu Zdrowia, który, prawda, sprawdza, czy oczyszczalnia i szambo zostało dobrze zrobione, czy są odpowiednie głębokości, odpowiednie wysokości, poziomy, wystarczająca ilość, wystarczająca ilość tego właśnie drainage sand i tym podobne, tego piasku takiego filtrującego. No i czy jest wystarczająca wielkość tego, nie? Tak, on tam sobie wszystkie pomiary właśnie robi. Więc jak widzicie, tutaj będzie też wisiał właśnie telewizor. Tu, jak wam wcześniej pokazywałam, będą właśnie te żerandole. No i tutaj, gdzie jest teraz zasłonięte, to są nasze moskitiery do drzwi tarasowych. Będzie tutaj kominek, tam jest otwór. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich vlogów. Fajnie, fajnie. A tu na tej ścianie, wam przypomnę, jak widzicie, są też już kontakty pozakładane. Tutaj właśnie będzie nasza kuchnia, zresztą jest już pod co? Pod pochłaniacz, tak? Pod pochłaniacz, no. Pod pochłaniacz jest zamontowana rura i tutaj właśnie będzie umywalka, będzie lodówka, będą blaty, będzie grill wbudowany. No całą taką kuchnię będziemy mieć. Więc się śmiejemy, że tak jak w Polsce się mówi na to letnia kuchnia, to u nas będzie zimowa kuchnia. U nas będzie całoroczna. No można całoroczną, ale w większości będę tutaj właśnie sobie gotować, jak u nas będzie zima, bo jest dużo fajniejsza pogoda. O, zobaczcie, kto do mnie dzwoni. Kto? Lola! Halo, dzień dobry. Hello. Czy pani chce być pani na vlogu, bo akurat nagrywam i mówię, że dzwonisz do mnie. Fredka, no co ja mam zrobić, no? Proszę bardzo, zobaczcie, jaką ta pani ma dzisiaj zbliżoną pogodę do mojej, widzę. Słuchajcie, słońce z Florydy do nas zapitało, jest przepięknie. O, ktoś do pani dzwoni, a nie. Coś ci tam ten. Oczywiście mój mąż musi dzwonić, jak my rozmawiamy. No zawsze, albo mój dzwoni, a że mój jest obok, to nie dzwoni. To mój dzwoni za to. To twój musi dzwonić. Zobaczcie, do szkoły Kaspra można przyjechać na koniu. Idziemy zobaczyć, jak wygląda szkoła. Jesteśmy w nowej szkole Kasperka. Kasper, jak ci się podoba? Fajne. Fajnie. Kasper dostał gry. Różne takie fajne, do zabawy, w prezencie. Teraz mnie rysuje. Tutaj możemy też sobie wypełnić papiery. Marek, jak widzicie, stoi w kolejce, ktoś musi. I jesteśmy w kafeterii, tutaj dzieciaki jedzą lunch. Fajna to szkoła, duża. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie w nowej szkole. Jejku, Kasper, jak ty się w takiej wielkiej szkole odnajdziesz? Jesteś gotowy na taką wielką szkołę? Gigantyczna jest ta szkoła. Strasznie duża. Prace dzieci. Wow. Zobaczcie, jaka piękna jest ta szkoła, jakie to jest piękne drzewo. Jestem zachwycona, nie? Są zwierzątka, to jest w ogóle biblioteka, nie? Ale tak jest ładnie, wow. Set up the same. We have tables for the kids, stations, a whole group area. They're pretty much set up the same. We have the kitchen that adjoins the. Ale fajnie, z klasy można sobie wyjść i są chickeny i motylki. Ale fajnie. Jakie boisko mają wielkie. Wow. Ja to chyba lubię ten obraz, bo bardzo często przy nim staję i coś wam opowiadam, ale tutaj też mam bardzo fajny widok na zewnątrz. Bardzo lubię te duże okna w tym domu. No będę za tymi oknami na pewno tęsknić. Kochani, wróciliśmy po właśnie otwartym dniu w szkole u Kacperka. No szkoła jest
prześwietna. Najbardziej mi się podobał pokój muzyczny i właśnie biblioteka. Bardzo fajnie. Kacper nie chciał w ogóle wychodzić ze szkoły. Teraz właśnie Kacper pojechał z Markiem na trening, bo jeszcze dzisiaj mają futbol. No i tak mu się podobało, że już myśleliśmy, że nie zdążą. No ale naprawdę było super. Piękna szkoła, pełna takich malunków, rysunków. No fajnie widać, że to jest dla dzieci przygotowane. Szkoła ma bardzo dobre właśnie rekomendacje. No rzeczywiście jest bardzo wysoko w tej takiej skali tutaj, jak się sprawdza w Stanach. Więc naprawdę no same superlatywy, no i największy jak na razie plus, bo pewnie tych plusów będzie jeszcze więcej, no to, że ta szkoła jest tak blisko nas. No i też śmialiśmy się z Markiem, że taka fajna jest ta szkoła w takim stylu country, właśnie taka bardzo dzikiego zachodu. Wszędzie są motywy mustangów, wszędzie są motywy kowbojek, wszędzie są motywy takiej tej podkowy na szczęście. I nawet przed szkołą, co mogliście zauważyć, nie wiem czy to zauważyliście, czy ja wam to pokazywałam, było właśnie miejsce, gdzie można przywiązywać konia. Że niektórzy mogą przyjeżdżać na koniu nawet do szkoły, więc to jest świetne. No taki w ogóle totalny inny vibe Florydy tam jest niż nawet tutaj, gdzie mieszkamy, nie wspominając już o Miami. Więc naprawdę no ja jestem szczęśliwa. Kacper powiedział I love it, this school, więc no naprawdę mu się bardzo podobało. No bardzo fajni nauczyciele, dużo miłego słyszałam o tej szkole od naszych nowych sąsiadów, więc no jesteśmy bardzo podekscytowani, no i mamy nadzieję, że właśnie wszystko fajnie tam się będzie działo i Kacperek będzie mega zadowolony. No i co najważniejsze, zaraz obok jest szkoła Wiktorii, więc to też jest w ogóle no same plusy jak na razie. U nas już zaraz się kończy dzień, zaraz zachód słońca, może uda mi się coś fajnego nagrać. Jesteśmy też świeżo po zaćmieniu słońca, które było dość mocno widoczne w Stanach, ale na Florydzie jedynie co, no to było troszeczkę widać w tych takich specjalnych okularach. Wiktoria tam była bardzo podekscytowana, bo w szkole tam bardzo to obserwowali. Kolejne zaćmienie mamy za 20 lat, więc no szmat czasu można powiedzieć, ale pewnie to szybko zleci. No i moi drodzy, najbardziej widoczne było w Teksasie, w stanie Teksas, to zaćmienie słońca. No nic, była wielka ekscytacja tutaj w Stanach, wszyscy tym żyli, teraz czas wrócić tak na ziemię. No i nowe wyzwania, nowe prace na budowie, już niedługo będziecie widzieć, co się nowego zadzieje, bo teraz jak widzicie ciągle coś widać, widać te prace, więc my jesteśmy bardzo podekscytowani, już blisko jesteśmy końca niż, no już bliżej niż dalej, słuchajcie, więc no nic, ja się biorę za pracę jeszcze przy komputerze i co moi drodzy, widzimy się w kolejnych vlogach, dzięki, że dzisiaj byliście, buziaki, pa!